Ej, Davison, bo coś czuję, że chyba narobiłeś w pieluchę. Nieprawda, a to są oszczerstwa. To są święte słowa. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i jest ze mną dzisiaj Dawik. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku lecimy do szkoły po raz kolejny, ale uwaga, czekajcie, czekajcie, bo ja wam zaraz powiem, co tam się będzie działo. W każdym razie, Dawik, co trzeba zostawić, co trzeba zostawić? Słucham. Łapa sub i komentarz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Możecie wbić również na nasze Instagramy. Do mnie Szczypson przez 2N, link w opisie, i do Dave'a możecie wbić. Dawid Podłoga, kochanek, prawda? Tak, tak, chyba tak masz. Dobra. Wbijcie do Dawika na Instagrama również, bo Instagramy są bardzo ważne. Dobra, Dawik, chodź do tej szkoły, musisz zobaczyć to, co tam ci chcę pokazać. Bo co takiego w szkole? Ja tam nie lubię chodzić. Słuchaj, byłem tam poza odcinkiem i znalazłem... Czekaj, ważna informacja. No. Dziś w klubie będzie bęk. O. Możemy iść dalej? Dobra, super, możemy iść dalej. Chodź do szkoły, ponieważ byłem tam poza odcinkiem. Ja to szukamy osoby, która kupi reklamę w tamto miejsce. Dobrze. Tak, dokładnie, chodź. Chodź, tutaj. Masz kilof? O, ja mam kilof, dobra. To była chyba ta środkowa. Czekaj, trzeba otworzyć to. Bo ja tam byłem, stary, ja tam się pofatygowałem, żeby tam wejść, nie? I znalazłem coś. Tak, wchodziłem, ale no chodź. Zobaczysz, co tam znalazłem. Patrz. Szkół. No tutaj, no tak swoją drogą, to ty to wpisałeś, więc ja widziałem, że śledziłem wtedy. Mądry człowiek. Chodź tutaj na dół, bo tutaj zobaczyłem coś niepokojącego. Chodź, wydaje się być wszystko normalne, ale patrz to. Czy tutaj wtedy była taka ściana? Kocioł? Kocioła na pewno nie było, ale czy ta ściana tutaj była taka? Czekaj, no jestem na solarium, trochę prywatności, co? Rzuciłem pieluchę. Nie. Dobra. Właśnie nie ściągnąłeś pieluchy. Nie wchodź to, bo się respią pająki wtedy. To fajnie, ale to się zespią u ciebie. Patrz. Czemu się nie respią teraz? Nie wiem. Dobra, ale czekaj, odpowiedz mi na ważne pytanie, czy tu naprawdę nie było tej, czy była ta ściana, czy nie było. I się wydaje, że jej nie było. O nie, dobra, rozwaliłem. O kurde, jaki tron dla mnie. Co to jest? To nie jest tron dla ciebie. Czekaj, co tam? Patrz, co pisze nad tym. Dyrektor. Ej, to jest ukryty... Nie, stary! To jest ukryty pokój nauczycielski. To jest... Nie, no to jest mój. Ja jestem dyrektorem. No nie, ty nie jesteś dyrektorem Nie mówiłem ci jeszcze? Nie, ja jestem dyrektorem, naprawdę. Nie jesteś, patrz, tu są uczniowie. Uczniowie, którzy nie zrobili zadań domowych. A, no tak, no to jest pan Tomek. Znaczy pan. Tomek, no pan. To jaki jest pan, Tomek, to Tomek po prostu, Tomek. Mówiłem ci, kurczę, dwa zadania z matmy to niedużo. Tak, tutaj mamy pana Julka. Pan Julek tutaj też. Ale pan Julek to dużo jadł, bo widzę, że jest przy kości jest. Ale, o kurde, przepraszam cię. Ale za to ten delikwent o imieniu Andrzej, z tego co pamiętam. Tak, to był Andrzej. On nie dojadł kanapki. O, tak. No go ta, na stołówce kucharka go dojechała. A ten? Mamy Pawła. A to jest bliźniak od Ludwika. Paweł nie odrobił zadania i podobno nie lubi dziada, ale nie wiem, o co chodzi z jakimś. A, rozumiem. A tamtych dwóch? Tamtych dwóch to musiało pyskować, albo wiem co oni. Wiem co oni zrobili. A drugi to jest pan Wojtek. I pan Wojtek i to akurat jest woźny, to akurat jest woźny. Tak, dobra. Ej, a ta armata to o co chodzi? No się świeci? Nie. Nie, ale czekaj. Nie, armata jest nastawiona, tu jest lufa nastawiona na tych, którzy... Czyli, patrz, gdyby oni żyli, to gdybyśmy to otworzyli, to byśmy dostali bombę od razu z tej rakiety. Nie, stary. Gdybym ja tutaj siedział i był na swojej warcie, to byś to otworzył, to byś dostał bombę. Wiesz, o co chodzi? Myślisz, ja jestem dyrektorem, dostałbyś bombę z mojej lufy. Nie byłoby tematu. Z ciebie taki dyrektor, jak ze mnie nauczyciel, ty. No, ale byłeś nauczycielem czasem. Dobra, schodź z tego tronu, nie jest twój. Nie, to jest moje, naprawdę. Nie, schodź z tego tronu, nie, on jest, nie jest... Moje. Dobra, rozbieram ten tron. Nie, zostaw mój tron! Rozbieram ten tron, rozbieram. Dużo. Ej, tu jest skrzynka jakaś, tam jest skrzynka jakaś. Co ty gadasz? No to ty nawet nie wiesz, co jest w twoim tronie? Mapa, ty! Ej, biorę tą mapę. Czekaj, odbudowuję ten. Odbudowałem. Jaka mapa? Nie, stary. Pokaż to, pokaż. Ty, tam jest skrzyżyk, jest skarb jakiś, jest skarb. Znajdziemy skarb nauczycieli. Ej, faktycznie, dobra, ja idę sam sobie. Ej, nie, no nie, zostaw! Nie rób. Co? Ej, tu, pojawił się tu pająk przez chwilę, daj mi tą mapę. Badaj, to jest moje. Nie jest twoje, nie przepuszczę cię, nie przepuszczę cię. Dobra, to było dobra. Pod moim tronem. Patrz, a co ja mam? Miecz, a ty nie masz miecza. Dobrze, ale wiesz co, ja mam takiego jeszcze rewelacyjnego. Patrz, mogę cię tutaj zepchnąć szybciutko, zanim tutaj... O, wow. O ty kurde, nie! Elo!
Nie, dobra, nie mogę stąd wyjść! Skarbem. Nie mogę stąd wyjść! Uciekam ze skarbem! No weź, David! Jack Sparrow, Jack Sparrow, dobra, 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 okej, okay, ja cię zaraz dorwę, to zobaczysz, co tutaj się dzieje. Jack Sparrow szuka skarbu. Kurde, to jest na jakiejś plaży. Czy mi się wydaje, że to jest tam, gdzie były te wielkie symboliczne dwie litery? Tak, dobrze. Czekaj, czekaj. No nie, no David! To jest niesprawiedliwe. Ja dobra, idę dobra. Szukać skarbu, proszę mnie nie denerwować. Aha, dobrze, dobrze. Gdzie ty jesteś? Bo no ja nie wiem, szukam cię. A, bo ja właśnie szukam skarbu, wiesz? Chciałem ci tylko powiedzieć. Tak, tak, szukasz skarbu? Tak, tak. Dobrze, dobrze. Tak. Szukasz skarbu? Tak. Dobra. A, widzę, widzę cię. I co ty tu kombinujesz na tej pustyni? No już znalazłem skarb. Co? Widziałem krzyżyk z daleka. Ale oszust! Dobra, ja tu rozwalam, ty jesteś oszust. O nie, dobra, słuchajcie, kochani widzowie. Właśnie się wyłączyła kamerka, niestety odcinek... Ej, stary, w ogóle... Jakie tu są itemy? Dobra, wracamy po krótkim cięciu, jak widzicie jesteśmy teraz na innej kamerze, ponieważ teraz musiałem odpalić kamerkę internetową. Wracamy z powrotem do rozgrywki. Dobra, Daveson, ważna sprawa. Oddaj mi hełm. Oddaj mi hełm. Oddam ci twój drewniany miecz. Proszę, proszę, iść ode mnie. O kurde, skąd ty masz strzały? I dlaczego ty się nie ten? O! Ej, ale ja to chyba nic nie biję. Ale nie fan. Dobra, idę stąd w takim razie. Oburzony wychodzę. Nie no, chodź, oddaj mi mój hełm mi oddaj. O, a dobra, strzelasz. Bang! Nie. Kurde. Ej, ale tu serio nic nie bije. Ej, serio, bez kitu! Ej, nie, no po prostu by mnie nie trafiasz. Nie, no, ale ty mnie trafiasz i mi nic nie zadaje. Tak? Ale ty mi zadajesz! No weź mi oddaj ten hełm! No nie, ale proszę, ale proszę! Ale proszę! Dobra, ale ty jesteś... Wiesz co? Ja powiem tak, u mnie oszukujesz. Więc nie będziemy rozmawiać normalnie. Dobra, chodź, Buson. Za to, że jesteś szefem, to ci dam ten. Dobra, dobra, daj. No, śmieci, oddaj mi tą czapkę. NCPNC w której ręce? Ej! NCPNC prawej. Dobrze. Skąd wiedziałeś? Bo widziałem. Ale oszust! Oszust! Dobra, czekaj, ustawiam sobie ekwipunek, bo mam straszny syf tutaj. Dobra, Daveson, patrz, mamy świetny equipment. Oła. Ale ciebie to i tak nie boli, widzisz? No bo mamy super zenchantowane te rzeczy. Można się teraz bić. No właśnie nie można, kurde. Nic się nie zadaje. Bez sensu taka zabawa, wiesz? Robiłem walkę na drewniane miecze, wtedy to mnie przynajmniej bolał tyłek, a teraz to mnie nie boli nic. Bez sensu. Chodź tu. Bez sensu, bumsa. Nie no dobra, czekaj, bo musimy podsumować, co się wydarzyło, stary. Znaleźliśmy tajny pokój nauczycieli, w którym dyrektor ma swój tron. Znaleźliśmy uczniów, którzy byli nieposłuszni. I znaleźliśmy skarb nauczycieli. Do czego oni mogli to wykorzystać? Ała, ale ty jesteś. Do czego? Skarb nauczycieli? Bo to było dla mnie. Nie, to nie było dla ciebie. Gdzie ty jesteś? To było dla mnie. Ej, co tu? Ej, bo pan Adam patrz co robi. Girę pluska po twoim odcinku. Uznał, że mu się to należy. Gdzie ty jesteś? Tu, no, patrz. Ja powiem tak. Girę pluska. Pluska girę. Zasłużył, popatrz. Zasłużył, mówisz, tak? Ciężko pracował. Zasłużył. A co powiesz, jeżeli strzelę w pana Adama? No to ja strzelę w ciebie. Ej, ale on ma dobry, kurczę, ten pszenicę oferuje. Dobra, ała! Dobra. U. Nie. O kurde. Nie no! Nie zmuszę mnie do takiego wyboru. O nie! Ej, wszyscy to widzieli! Ej, ale to było niechcący! Wszyscy to widzieli! To miało być w ciebie! Wszyscy to widzieli! To miało być w ciebie! Wszyscy to widzieli! Wszyscy to zobaczyli! Pan Andrzej, czy pan Adam, śmiercią bolesną, pożegnany z tego świata. Przez kogo? Przez oszusta! O nie, ale to ty jesteś oszustem! Nie, zabiłeś, jesteś mordercą! Oszust, złodziej, morderca. Ale nie, to, ale dlaczego tu jest takie ogólnopolskie szkalowanie mnie, co? No bo zabiłeś!
Ej, nie zabija się ludzi, to nie dozwolone w Polsce. Dobra, wiesz, że ty mi nic nie bierzesz, Żomek, postrzelaj sobie jeszcze z 3 minuty. Serio, nic mi nie bijesz. Mam cały czas flopa, jakie głupie. Oh. Dlaczego? Nie, ale jakie... Mi... Patrz, jak ty wyglądasz teraz, jak jesz. Dobra, ale jestem potężny. Nie zrozumiesz tego. Kurde, nie strzela się. Czemu się nie strzela? Aaa, beznadziejna taka zabawa, bo są... Dobrze? Dobrze. Skoro taką masz radochę ze strzelania w moją własną, skromną dumę, to ja opuszczam ten serwis. Idę na... Ale ty... No, no, gdzie idziesz? A nie powiem. O nie, tu wlazłem do tego. Dobra, słuchaj, kończymy w tym momencie odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że ała, ta wyłączona kamera nie była problemem wielkim. Widzimy się... Ale ty jesteś, ale ty jesteś. Ale ty masz żadna. Cześć, widzę mnie! No, trzymajcie się, widzimy się jutro 19:19. Na razie, pa, pa! Już.